Cześć! Niedawno firma Sylweco wypuściła nową serię dla dzieci 3+. Chciałabym dzisiaj Wam na jej temat troszkę więcej opowiedzieć, bo zaczęłam dostawać takie komentarze, czy coś tam więcej opowiem, więc jak najbardziej, zwłaszcza, że myślę, że ten temat będzie nie tylko dla mam, trzylatków i starszych dzieci, natomiast myślę, że z tej serii tak naprawdę pasjonatki kosmetyków naturalnych, osoby zwłaszcza, które lubią takie kosmetyki z nutą słodką, zapachową, to te osoby tutaj znajdą również coś dla siebie. To, że to są kosmetyki 3+, nie oznacza, że to są tylko i wyłącznie kosmetyki dla dzieci. Kosmetyki dla dzieci mogą używać jak najbardziej też osoby dorosłe, zwłaszcza osoby o skórach wrażliwych. Więc dzisiaj powiem Wam troszeczkę więcej na temat tej serii, przede wszystkim o odczuciach takich swoich osobistych, jak mi się tych kosmetyków używało. Więc jeżeli ten temat tylko Was interesuje, no to zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Jak wiecie, firma Sylweco ma już w swojej ofercie kosmetyki dla dzieci. I są to kosmetyki, które są w zależności od produktu albo od pierwszego miesiąca życia, albo od pierwszych dnia życia. I tamta seria dla dzieci, ona w ogóle nie jest perfumowana. Te kosmetyki mają takie swoje charakterystyczne zapaszki, czasami pochodzące z dodatku olejków eterycznych, natomiast nie są perfumowane żadną kompozycją zapachową, w myśl tego, że skóra takiego noworodka czy niemowlęcia jest bardziej podatna na to, że substancje aktywne z kosmetyków bardziej przenikają przez skórę, bo ta skóra jeszcze po prostu nie jest tak w pełni szczelnie wykształcona. Natomiast kiedy robi się badania kosmetyków, to właśnie tak naprawdę wszystkie kosmetyki, nie tylko kosmetyki typowo dla dzieci, ale ogólnie tak naprawdę każdy kosmetyk można stosować u osoby, jeżeli ma 3 lata lub więcej. Bo już w wieku 3 lat ta skóra jest w prawidłowy sposób wytworzona, i już właśnie w takim wieku można tak naprawdę stosować kosmetyki dla dorosłych u dzieci. No chociaż wiem, że jednak mamy dbają o dzieciaki, jednak wolą stosować preparaty bardziej przeznaczone dla dzieci, w myśl tego, że to mają być kosmetyki jednak delikatniejsze pod względem formulacji, substancji tam dodatkowych, nie tylko aktywnych, niż kosmetyki dla osób dorosłych. No i właśnie firma Sylweco poszła właśnie w ten właśnie nurt, że jak tutaj mamy już 3+, skóra jest już w pełni wytworzona, no to właśnie możemy sobie pozwolić na to, żeby jednak w tej serii dodać jakiś dodatek kompozycji zapachowych. I moje drogie, ja uwielbiam słodkie zapachy. I nic dziwnego więc, że ta seria totalnie skradła moje serce. Te kosmetyki przykuwają uwagę pod względem kolorystycznym, graficznym i właśnie zapachowym. Zaraz Wam będę pokazywać dokładnie te kosmetyki, co tutaj jest i jak się spisuje. Natomiast wszystkie kosmetyki, które są w różowych opakowaniach, pachną maliną, a te, które są w takich miętowych, to one pachną borówką. Wyjątkiem jest pasta do zębów, ale to do tego przejdziemy. I te zapachy nie są jakieś męczące. Pomimo to, że to są kosmetyki dla dzieci i mają słodkie zapachy, to one nie są takie mdłe, nie są jakieś narzucające się, one nie są obciążające. To są po prostu bardzo przyjemne, słodkie zapachy. Więc uważam, że tutaj absolutnie w ogóle nie czuć tego, że to są kosmetyki dla dzieci. Myślę, że gdyby taki kosmetyk był przelany do innego opakowania bez grafiki kojarzącej się z jakimiś zwierzaczkowymi, dzieciakowymi postaciami bajkowymi, no to wydaje mi się, że z furasami się to trochę kojarzy, tak teraz sobie pomyślam. Ale dobra, nie wchodźmy w ten temat głębiej. Więc ogólnie myślę, że te zapachy, jeżeli ktoś tylko lubi słodkie zapachy, to z powodzeniem można by to było je przełożyć jeden do jednego do jakichś kosmetyków dla osób dorosłych, nie że dla dzieci, więc dla fanek kosmetyków o przyjemnych, słodkich, takich idealnych na lato zapachach, to będzie seria. Pierwszy kosmetyk z tej serii to jest krem do twarzy. I to jest krem o właściwościach łagodzących. I ten krem w ogóle, to co pierwsze mi się rzuciło w jakby oko, to jest jego bogata dość konsystencja. Ona nie jest tłusta. Czekajcie, o, tak Wam pokażę. Ona nie jest tłusta, ale zdecydowanie jest taka, że czuć, że troszeczkę będzie działała ochronnie, ale jednocześnie bardzo ładnie się wchłania i nie zostawia żadnej tłustej warstwy. Ale moje drogie, ten zapach bardzo przyjemny, naprawdę one mają takie zapachy, aromaty, aż ciężko powiedzieć, że spożywcze, bo to się tak trochę dziwnie może kojarzy, ale naprawdę takie aż do zjedzenia, do schrupania. Ta konsystencja, tak jak Wam mówiłam, ona się bardzo ładnie wchłania, żadnej tam tłustej, błyszczącej warstwy nie zostawia.
I w myśl tego, że to jest kosmetyk, który ma być dla dzieci, no to ma być też zapewne jakiś taki delikatniejszy, właśnie może nie uczuli, więc oczywiście mojemu Adrianowi, który zawsze używa kosmetyków takich właśnie bardzo delikatnych do twarzy, bo ma wielki problem z alergiami, no to mu podrzuciłam ten kosmetyk. Adrian w ogóle od początku takiej swojej przygody ze świadomą pielęgnacją był wielkim fanem lekkiego kremu nagietkowego z Sylveco i używał go bez ściemy, chyba z 5 lat, systematycznie. Od czasu do czasu ja mu coś podrzucałam innego, ale nie. Zawsze był powrót do kremu lekkiego nagietkowego. Powiedział mi, że mam w ogóle nie wydziwiać, mam mu nie dawać jakichś innych kosmetyków, ma być cały czas lekki krem nagietkowy z Sylveco, koniec, kropka, bo to jest krem, który on lubi najbardziej. Zmiana nastąpiła, kiedy pojawił się w naszej łazience krem Inimini. Jest to krem łagodny na co dzień, no i właśnie Adrian polubił ten krem z racji tego, że też nie pachnie. Powiedział, że lepiej, jeżeli chodzi o uczucie nawilżenia, bardziej gdzieś tam designem mu się podobało. No i tak zmienił sobie właśnie ten nagietkowy z Sylveco na ten Inimini. Więc też jakby nie wydarzyło się nic złego, że nie wiem, coś by go podrażniło, uczuliło. Tylko po prostu spróbował nowego kosmetyku, który też nie pachniał, bo na to bardzo zwraca uwagę, żeby kosmetyk nie pachniał. Bo właśnie jest alergikiem, ma bardzo duże problemy z tymi, że często po kosmetykach jednak dochodzi do jakiegoś podrażnienia. Więc w myśl tego, że Inimini nie jest pachnące i też mu daje odpowiednie uczucie nawilżenia, no to właśnie teraz ma taką fazę, już chyba od roku będzie, no od roku, że cały czas krem z Inimini gości u niego w łazience. No ale ponieważ Inimini jest kremem łagodzącym, tu mamy krem łagodny, Inimini jest dla dzieci, ten też jest dla dzieci, stwierdziłam, że mu podrzucę. Przy pierwszym zastosowaniu powiedział, że lekko go szczypie. Obawiam się, że tutaj no może to być ta kompozycja zapachowa, bo on jest bardzo pod tym kątem wrażliwy. Ale nie doszło do jakiegoś tam zaczerwienienia i zaognienia, więc on sobie tego kremu używa dalej i zobaczymy, jak dalej będzie, czy zdetronizuje Inimini, czy nie. Zapewne jak sobie poużywa dłużej w jakimś projekcie denku, będę Wam dawała znać, ale na chwilę obecną takiego wrażliwca nie uczuliło. Ja przyznam, że też od kilku dni stosuję sobie ten krem na noc, bo akurat mi się skończył kosmetyk na noc, a w myśl tego, że on ma właśnie taką całkiem przyjemną, gęstą tą formulację. On ma tutaj też dodatek glikolipidów. Tak, ma tutaj właśnie dodatek i cholesterolu właśnie, i glikosfingolipidu i fosfolipidów, czyli właśnie takich surowców, które bardzo ładnie nam wzmacniają barierę hydrolipidową, uelastyczniają nam naskórek, sprawiają, że właśnie ta skóra ma być taka miękka i bardziej odżywiona i taka sama z siebie ma lepiej chronić się przed wpływem czynników zewnętrznych. No to właśnie stwierdziłam, spróbuję sobie na razie na noc, ale myślę, że kończę już właśnie mój krem aktualnie, który używam na dzień, więc też go sobie na pewno parę razy, a może i dłużej, pod makijaż będę stosować, więc będę Wam na pewno dawała znać, jak też zachowuje się pod makijażem. Natomiast takie pierwsze wrażenia, bardzo ciekawy krem i ten zapach taki otulający bardzo przypadł mi do gustu. Kolejne z tej serii są pianki do mycia rąk. I tutaj są już w dwóch wersjach kolorystycznych i zapachowych. Tak wspomniałam wcześniej, malina i borówka. W myśl tego, no, że taki trzylatek, no to już swoje jakieś tam preferencje odnośnie wyborów może mieć, więc może sobie sam tutaj wybrać. Nie jest to jakby ukierunkowane, że jak różowe to musi być dziewczynka, że jak miętowe to musi być chłopiec. Absolutnie nie, to są po prostu typowo dziecięce, bez żadnego tutaj podziału na płeć. Jak komu bardziej odpowiada. Natomiast jeżeli chodzi o te pianeczki, używałam sobie obu, nie powodują żadnego wysuszenia, podrażnienia, wręcz przeciwnie. Ja to tak mówię moim paniom w sklepach, bo którym właśnie między innymi sprzedaję te kosmetyki, że jeżeli chodzi o pianki do rąk, one są znacznie delikatniejsze jak żele. I wiecie, jeżeli ktoś ma bardzo suche dłonie, a teraz w okresie covidowym jest to częsty problem, bo często ręce myjemy, stosujemy żele antybakteryjne. Więc żeby tych dłoni dodatkowo nie wysuszać mocnym detergentem, to warto skłaniać się ku delikatnym kosmetykom myjącym. No i jakby wiecie, Sylveco ma w ofercie nawilżający żel do mycia rąk. Ale tak naprawdę dla osoby, która nie jest zaznajomiona z kwestią kosmetyków naturalnych, naturalną pielęgnacją i składami INCI, to tak naprawdę fakt, że to jest nawilżający żel do mycia rąk, no to nic tej osobie nie mówi innego niż to, co mają inni producenci, na przykład też żel nawilżający do mycia rąk, ale jakiś tam oparty o SLS, no to, a na przykład tańszy, no to czemu ma wybrać Sylveco, skoro tu ma tańszy, a niby pisze też nawilżający. A jak dostanie piankę? I nie dość, że pianka w porównaniu do żelu jest delikatniejszym kosmetykiem myjącym, to jeszcze, patrz pan, to jest kosmetyk dla dzieci. To jest delikatne, bo jest dla dzieci.
no wtedy to do takiego gagatka trafi, nie? Więc wydaje mi się, że to ma tutaj sens jako właśnie kosmetyk bardzo delikatny i jeszcze takie jakby wskazanie osobie opornej, że warto postawić akurat konkretnie na ten kosmetyk z tego względu, że to jest preparat dla dzieci, więc on już jest jakby z myślą o takiej delikatnej skórze produkowany, to z całą pewnością będzie to kosmetyk, który ma delikatne właściwości myjące. I też one nie są jakoś nadmiernie perfumowane, więc nie ma wstydu jako kosmetyk do mycia rąk dla całej rodziny. Następny kosmetyk to jest szampon odżywka 2 w 1. I ten kosmetyk to jest taki szampon, który ma ułatwiać rozczesywanie, co jak najbardziej on robi. I on ma taką troszkę podniesioną zawartość fazy tłuszczowej. Jeżeli kojarzycie balsam myjący do włosów z Sylveco, to myślę, że troszkę on Wam go przypomni. Bo on, podobnie jak tamten balsam myjący do włosów, ma być takim kosmetykiem bardzo delikatnie myjącym dla skóry głowy, ale też od razu nawilżającym włosy. I początkowo sądziłam, że to będzie świetna opcja do wygładzania włosów. W myśl tego, że tutaj jest właśnie tak troszkę podniesiona ta zawartość fazy tłuszczowej, tak jak tamten balsam myjący do włosów, spodziewałam się takiego fajnego wygładzenia. Ale okazało się troszeczkę inaczej, że jednak jak go używam, to włosy są takie lekko spuszczone, odstają mi jakieś pojedyncze pasma. Wręcz przeciwnie, ten szampon mi się świetnie sprawdza wtedy, kiedy właśnie chcę wydobyć swoje fale, to one są właśnie bardziej podbite i zacząłem się zastanawiać, o co chodzi. No tak, w składzie przeoczyłam, że zanim jest ta warstwa olejowa, na przykład z dodatkiem oleju awokado, masła awokado, to jest tutaj dodatek sorbitolu, czyli humektantu, więc on rzeczywiście dodaje włosom silnego nawilżenia, ale pamiętamy, jeżeli chodzi o równowagę pH, to też niektóre włosy bardzo łatwo jest przehumektantować, no i właśnie wtedy tak te włosy trochę się puszą, trochę odstają, a włosy, które są falowane czy kręcone, one znowu reagują często tak, że zanim dojdzie do takiego puchu, to właśnie ładniej ten skręt jest podbity i jest większa objętość przy takich włosach, więc teraz już rozumiem, skąd to się wzięło. Więc jeżeli tylko bawicie się w jakieś wydobywanie skrętu lub szukacie szamponu, który będzie miał dodatek humektantów wysoko w składzie, to ten mogę polecić. A jednocześnie dla osób z wrażliwą skórą głowy, jakiekolwiek swędzenie, łuszczenie się skóry głowy, to bym mogła tutaj rekomendować. Płyn do kąpieli z pianą. Jest to płyn do kąpieli półlitrowy, więc naprawdę bardzo wydajny, który ma robić dużą pianę i faktycznie to robi. I teraz powiecie, okej, Aga, ale jeżeli to robi dużą pianę, to na pewno to będzie podrażniać, wysuszać. Nie. Dlaczego? Ten preparat jest oparty o betainę kokamidopropylową. I ta substancja myjąca bardzo często w kosmetykach typu żel czy szampon występuje w formie spieniacza, czyli ona nie jest na pierwszym, drugim miejscu, znaczy drugim, bo zawsze na pierwszym mamy wodę w takich kosmetykach typu żel, płyn myjący, szampon, to mamy wodę zawsze na pierwszym miejscu w składzie. Ale jakby tym pierwszym kosmetykiem myjącym zazwyczaj jest inny surowiec, a ta betaina często jest gdzieś tam na kolejnym miejscu. Dlaczego? Bo ona sama, czysta, jest płynna, jest po prostu jak woda, w ogóle nam nie zagęszcza takiego kosmetyku myjącego. Więc gdybyśmy ją dodawali przykładowo do szamponu czy do jakiegoś żelu do mycia ciała, trzeba by było dodać więcej jakichś zagęstników, a nie zawsze tego chcemy, zwłaszcza że w kosmetyki naturalne mają być takie dość proste pod względem składowym. Więc raczej opiera się na innych detergentach, które przykładowo są słabiej pieniące, a tego się dodaje gdzieś tam w dalszej części składu, ale po to, że nawet niewielka ilość w połączeniu z tymi innymi detergentami świetnie spienia taki kosmetyk. A tutaj, że mamy płyn do kąpieli, to może być rzadkie i płynne. I to nie jest jak żel. To widzicie, że to jest bardzo płynny kosmetyk. I ponieważ to jest płyn do kąpieli, no to nas tutaj tak nie interesuje to, że ta konsystencja konkretnie musi być gęsta i żelowa. Absolutnie nie. To może być takie płynne, no bo i tak to dodajemy do kąpieli. Jednocześnie betaina kokamidopropylowa jest bardzo delikatną substancją myjącą. Jest to surowiec, który ma bardzo niski potencjał drażniący. Po prostu jest to cecha charakterystyczna tego surowca, że on, będąc jednocześnie bardzo delikatnym, bardzo mocno się pieni. W ogóle nie podrażnia, a tworzy dużą pianę. Jednocześnie no tylko i wyłącznie tym mankamentem przy produkcji kosmetyków jest właśnie to, że to jest takie totalnie płynne i bardzo nam rozrzedza kosmetyk myjący.
Ale w przypadku płynów do kąpieli nie ma żadnego problemu. Ja w filmie o tym, jak poprawnie brać kąpiel, wspominałam, że jednak nie zalecam takiego leżenia w wannie z detergentem. Natomiast no wiadomo, ciężko oczekiwać, że dziecko będziemy najpierw myć, spłukiwać i potem nalewać mu świeżą wodę do wanny, żeby sobie poleżało. Rozumiem, że przy dzieciach to jest po prostu rzecz absolutnie czasami wykluczająca się. No i wtedy idziemy na tak, żeby zrobić to wszystko szybciej, czyli od razu fajna woda, cieplutka, z zabawkami, z pianą, dzieciaka do środka i niech te detergenty zmywają cały brud z maleństwa, ono niech się jednocześnie bawi. Więc rozumiem, że to ma być też taka troszkę szybsza opcja do zastosowania. I tutaj ona jak najbardziej będzie. Lub te z Was, które nie chcą z jakichś względów robić sobie tej takiej pełnej kąpieli, czyli najpierw się obmywamy, potem dopiero napuszczamy świeżą wodę i się kładziemy w soli do kąpieli w jakichś olejkach, żeby nam to dobrze skórę nawilżało, tylko też lubi właśnie kąpiel z pianą, no to to mogę jak najbardziej tutaj polecić. Pasty do zębów, moje drogie, tutaj mamy przełom, bo Sylweko wypuściło, zobaczcie, jedna pasta jest z fluorem, a druga jest bez fluoru. W ofercie Sylweko mamy już pastę naturalną do higieny jamy ustnej właśnie bez fluoru, ale no pamiętamy, że jednak wielu stomatologów zachęca do tego, że fluor żeby stosować, bo fluor jest niezbędnym minerałem do ochrony naszych zębów i czasami po prostu zwyczajnie są wskazania do tego, nawet one częściej są niż nie są, do tego, żeby stosować sobie w higienie jamy ustnej pastę z fluorem. Ja osobiście też kupuję pasty, które fluor posiadają. No jeżeli chodzi o kwestię takich trzylatków, może się jeszcze zdarzyć, że takie dziecko gdzieś tam połknie pastę lub też jakieś są tam konkretne wskazania stomatologa odnośnie higieny jamy ustnej takiego dziecka, więc jedna tutaj pasta jest bez fluoru, gdyby tak stomatolog zalecił, a druga pasta jest z fluorem, jeżeli już tak by stomatolog zalecał. Ta wersja różowa, ona ma smak czarnej porzeczki. Laski, ja przepadłam, jakie to jest smaczne. Totalnie mi to smakuje i mi się tym naprawdę dobrze myje zęby. Chociaż jest to pasta bez fluoru, więc będę ją sobie musiała zmieniać z jakąś fluorową, albo tą, albo jakąś mocniejszą typu Elmex, która ma naprawdę dużo tego fluoru, bo tutaj jest też taka rozsądna ilość tego fluoru dodana. Optymalna dawka fluoru poniżej 1100 ppm. Wiem, że niektóre pasty mają więcej, więc będę musiała sobie ją jakoś wkomponować w tą moją higienę jamy ustnej, ale z całą pewnością chcę ją wkomponować, bo wydaje mi się ona po prostu super opcją i po prostu jest po prostu bardzo, bardzo smaczna. Ta wersja, ona znowu, ta z fluorem, ma tutaj dodatek mięty. I to jest taka, nie taka mięta pieprzowa, taka bardzo rzeźka, że aż, wiecie, ta mięta szczypie w język. Nie, to jest taka słodka mięta, że nie jest taka bardzo przeraźliwa, lodowata, więc myślę, że też nie będzie tutaj dla dzieciaków jakoś nieprzyjemna. Natomiast to, jaki ja mam troszeczkę jakby, nie wiem, może nie tyle problem, co nie problem, no taką kwestię zauważyłam odnośnie tych past. One mają fajny tutaj dozownik. Czekajcie, niech się wyostrzy, okej. Okay. Ale ta pasta sama w sobie, ups, jest bardzo rzadka. Fajnie, bo ten dozownik, on nie da, wiecie, jakby za dużo tej pasty, gdyby dziecko nacisnęło tą pastę za mocno, to nie wyciśnie połowy tubki, tak się może zdarzyć, tylko właśnie wyciśnie taką rozsądną ilość, taką akurat jak na szczoteczkę do zębów. Natomiast jak mogłyście zobaczyć, jest to bardzo rzadka konsystencja i ona się po prostu nie utrzymuje na szczoteczce w formie takiego ziarna groszku, więc albo spływa poza szczoteczkę, albo gdzieś wpływa pomiędzy te włoski, te włosie właśnie tej szczoteczki, ale no w myśl tego, że to ma być kosmetyk dla dzieci, tak, więc jeżeli one by miały to, nie wiem, połknąć, czy cokolwiek by się miało stać, żeby tutaj nie było zbędnie dodanych jakichś surowców poprawiających konsystencję, no to jest to jakby oczywiste. I tutaj właśnie jeszcze ta druga pasta. No i też można zobaczyć, że jak na pastę do zębów, no to właśnie są one dość lejące, no ale ma to swoje uzasadnienie. Następnie odżywka bez spłukiwania. Myślę, że no co jak co, ale tego typu kosmetyk polubią nie tylko mamy, które chcą rozczesać włosy dziecku na szybko, ale po prostu wiele kobiet lubi taką formę odżywki bez spłukiwania jako preparat nie tylko do zastosowania na szybko,
czy jako taki dodatek w pielęgnacji pod jakiś serum przykładowo, ale na przykład też jako podkład pod olejowanie. I teraz tak, to co ja jeszcze przyznam, że nie spotkałam się wśród naturalnych kosmetyków, to jest akurat taka odżywka do włosów bez spłukiwania, która jest oparta w pierwszej kolejności substancji aktywnych ma pantenol i potem ma hydrolizowane proteiny owsa i pszenicy. Więc ona jest naprawdę mocno proteinowa, ma dużo humektantów, jest też tutaj dodatek olejów, mamy słodkie migdały, mamy olej z nasion, tak, z nasion. Są tutaj analogi silikonów, takie naturalne, które są biodegradowalne. Więc to jest też kwestia, komu będzie odpowiadać jaki skład i jak bardzo Wasza skóra lubi taką mocno proteinowo-humektantową pielęgnację, bo przyznam, że ja jak sobie ją używałam, kiedy chciałam sobie włosy bardziej wygładzić, no to taka dawka protein nawet przy jednokrotnym zastosowaniu puszyła mi włosy. Ale pod włosy falowane, no rewelacja, bo zanim dojdzie do tego spuszenia, to pięknie mi skręt podkręca i podkreśla. Więc ja przykładowo używam ją sobie po umyciu głowy i zanim przejdę do rozczesywania, spsikuję sobie, rozczesuję, żeby się gładko rozczesywało i potem nakładam taki krem do stylizacji i potem żel do stylizacji, no i mi się tworzą fale. Ale ogólnie, no, to też trzeba zobaczyć, jak czyje włosy po prostu reagują. I na sam koniec pianka do mycia ciała i włosów. I o ile, moje drogie, no piankę do mycia ciała, no to spoko opcja, każdy wie, że to będzie przyjemny kosmetyk, delikatnie myjący, okej, okay, ale do mycia włosów. Czy pianką da się umyć włosy? I teraz tak, być może, no jestem pewna, że większość z Was siedzi też we włosomaniactwie i na pewno słyszały o metodzie kubeczkowej mycia włosów czy rozpieniania szamponu. W myśl tej zasady, zwłaszcza jeżeli ktoś ma włosy suche czy suchą skórę głowy, ale tak naprawdę każdy szampon warto byłoby rozpieniać, żeby tym detergentem nie oczyszczać sobie skóry głowy i włosów nadmiernie. Więc radzi się, żeby myć głowę taką metodą, żeby nalać sobie szampon, czy to do miski, czy jakiegoś słoika, czy właśnie kubeczka, rozmieszać i właśnie zebrać taką pianę powstałą i nią umyć sobie włosy, głowę, czy tą taką rozpienionym szamponem, tą wodą taką z dodatkiem detergentu, przepłukać sobie jeszcze te włosy i to wszystko właśnie spienić. W ten sposób nakładamy bardzo niewielką ilość szamponu, a przez to, że dodajemy wodę, to nie ma problemu z tą aplikacją i potem takim mocnym spienieniem się kosmetyku. Natomiast wiem, jak jest. Nie każdy ma czas i ochotę i chęć bawić się w takie rozpienianie. Ja też przyznaję, że próbowałam zrobić kilka razy, chyba dwa albo trzy, podejście do tej metody kubeczkowej, ale za każdym razem coś mi nie wychodziło. Nie spieniało mi się to. Jak rozrabiałam sobie ręką, to w ogóle nie wychodziło. A kiedy przykładowo robiłam sobie w takim specjalnym urządzeniu jakby do spieniania mleka, żeby mi wyszła ta piana, no to wtedy było lepiej, ale i tak miałam wrażenie, że nie spienia mi się to na głowie i jakoś nie jestem w stanie dobrze umyć tych włosów. Po spłukaniu, no oczywiście miałam jeden przyklap i przetłuszczone włosy trzeba było myć drugi raz. Więc ja za tę metodę nie zawieram się kolejny raz, myśl tego, że no albo ja coś robię źle, albo ta metoda nie jest dla mnie. A tutaj mamy już od razu kosmetyk, który jest w formie pianki i który już od razu mamy tą formulację odpowiednią, więc nie musimy się z niczym bawić, nic rozrabiać, tylko normalnie wyciskamy na dłoń i nakładamy sobie na skórę głowy. I powiem Wam tak, najdłużej z testowaniem tego kosmetyku w takiej formie się ociągałam. Ja już użyłam połowę do mycia ciała, ale głowy bałam się strasznie, że coś nie wyjdzie, że właśnie będę miała te włosy przyklapnięte i tak dalej, ale stwierdziłam dzisiaj, ryzyk fizyk, myję głowę tą pianką. No i zobaczcie, jest wszystko dobrze umyte, nic nie jest przetłuszczone, więc dobrze ten kosmetyk domywa. I tutaj, jeżeli chodzi o kwestię składu, mamy wysoko w składzie glicerynę i mamy tutaj potem ekstrakt z rumianku. Mamy też tutaj dodatek aloesu i pantenolu, więc wydaje mi się, że może to być kosmetyk taki naprawdę bogacie humektantowy. Mamy tutaj jeszcze olej z żurawiny, mamy tutaj surowiec, który jest emolientem i który też będzie bardzo ładnie włosy wygładzał. Mamy hydrolizowane proteiny pszenicy albo owsa pszenicy,
I mamy alantoinkę. Jest tak naprawdę jest to kosmetyk z grupy PEH. Mamy tutaj i humektanty, i emolienty, i proteiny, przy czym chyba najwięcej i najwyższe stężenia są tych humektantów. Więc też kwestia tego, jak Wasze włosy na to będą reagować. Natomiast kwestia samego tego spienienia i możliwości umycia skóry głowy kosmetykiem w formie pianki, ej, spisuje się to. Naprawdę nie spodziewałam się, że się uda, a jednak się udało. Bez problemu wszystko się fajnie mi na głowie spieniało. Miałam takie odczucie, że właśnie dobrze jest ta skóra głowy umyta, że mogę palce właśnie sobie wprowadzić pomiędzy te kosmyki i tak dobrze wymasować skórę głowy, resztką właśnie jeszcze po włosach sobie przeprowadzić, więc ogólnie bardzo fajny kosmetyk do mycia głowy. I powiem szczerze, jestem ciekawa, czy będzie się pojawiało na rynku więcej takich form w formie pianki do mycia głowy. Wiem, że są Trust My Sister, natomiast tam te składy mi nie do końca odpowiadają. Jest Anwen. Anwen się bałam w myśl tego, że ma dodatek kwasu salicylowego, więc się trochę obawiałam, ale nie powiem, może spróbuję, bo jednak włosy chronią skórę głowy przed promieniowaniem UV, więc nie powinno tutaj dojść do żadnego takiego, wiecie, podrażnienia i reakcji fotoalergicznej, że kwas i właśnie promieniowanie UV w lecie. Może spróbuję, zobaczymy. Natomiast ten kosmetyk z całą pewnością jeszcze będę próbowała go sobie używać w formie właśnie szamponu, bo cieszę się, że spróbowałam i bardzo mi się podobało. No ja ogólnie jestem zakochana, jeżeli chodzi o pianki. Pianki do mycia twarzy, pianki do mycia ciała, pianki do higieny intymnej. Jak teraz jeszcze będą pianki do mycia włosów, to ja już po prostu totalnie przepadłam. Ponadto mam taką cichą nadzieję, że ten dodatek ekstraktu z rumianku troszkę pomoże moim włosom nadać takiego na przykład złocistego blond refleksu. Nie miałabym nic przeciwko temu. I to na tyle. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy widziałyście już tą serię, może Was zaintrygowała, może już wypróbowałyście coś z tej serii. Jestem ciekawa, czy w ogóle sięgacie po kosmetyki dla dzieci, z jakich względów. Ja przyznaję, że zdarza mi się. No i z dziką radością cieszę się, że mogę Wam o nich opowiedzieć i że mogę je testować, bo wygląd tych opakowań, te grafiki, te zapachy, no one totalnie mnie urzekają i widzę, że te kosmetyki no nie są tylko i wyłącznie dla dzieci, chociaż z takim są przeznaczeniem, ale osoby dorosłe, które wymagają po prostu na przykład nawilżenia w kontekście pielęgnacji skóry, czy delikatnych właściwości myjących, znajdą tutaj kilka kosmetyków wartych uwagi. Jestem ciekawa, co o tym sądzicie, dajcie mi koniecznie znać i widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!